Dorota z Rolnik szuka żony szczerze o przeprowadzce do Waldemara. Nie tylko zmieniła swoje życie, ale również swojego synka. Dorota i Waldemar z Rolnik szuka żony niedługo powitają na świecie nowego członka rodziny. Spodziewają się córeczki. Starszymi braćmi zostaną także synowie pary z poprzednich związków. Dorota dopiero niedawno zdecydowała się przeprowadzić na stałe do Rolnika. O trudach związanych z tą decyzją porozmawiała z dziennikarką Party. Plac Dorota o przeprowadzce do Waldemara z Rolnik szuka żony w życiu uczestników hitu TVP Zmiana goni zmianę. Nie tylko lada dzień Waldemar i Dorota z Rolnika powitają na świecie córeczkę, ale również mają za sobą pierwsze tygodnie wspólnego mieszkania. Z tą decyzją Dorota zwlekała ze względu na swojego syna. Chciałaby mógł skończyć rok szkolny w poprzednim miejscu zamieszkania. W rozmowie z party.pl nie ukrywała, że była to dla niej ciężka decyzja, chociaż syn Doroty z Rolnik szuka żony na wieść o przeprowadzce do Waldemara zareagował entuzjastycznie, to po czasie miał sporo obaw. Jak jest teraz? Zobaczcie, co zdradziła nam jego mama.